tej strony oczywiście Lukas Monato. Witam was razem z Wiedźminem Geraltem w kolejnym odcinku z Wiedźmina Jedynki. Ostatnio oczywiście skończyliśmy w chateczce wielebnego, zdobyliśmy od niego ten cały sygnecik wiecznego ognia i mamy się do trzech kolegów, którym oczywiście mamy coś pomóc i oczywiście wtedy będą chcieli jakby to powiedzieć, po prostu będą zgodni, żebyśmy pozbyli się bestii i takie tam pierdu. Uuu, 7.30, a to już was jest cholerę dużo. Powiedz coś ciekawego. Ktoś cię nasłał na Oda? Wiedziałam, że zły bogacz musi w ogóle skończyć. Nie daj się zabić, białowłosy. Trochę jakbym zawalonego nawet. Krzesiw sporo. Chyba po tym odcinku, jak go wrzucę na YouTube normalnie, to będę się pójdzie ekspić tych echinopsów. To do Abigail z tym. No muszę trochę postrzelać, jakiegoś handlera znaleźć. Po zarazie padły zwierzęta i dzieciaki z głodu płaczą. To ja dam ci coś. Jedzenie. Może chlebka. Znam tylko stare bajenki. Opowiadaj. Chętnie posłucham. Chętnie posłucham. Wnuki lubią, jak opowiadam o utopcach. Na przykład o córce młynarza, co została topielicą. Z kamieniem młyńskim u szyi rzuciła się w głębiny, gdy jej ukochany wybrał inną. Gdy utonie ktoś ogarnięty wielką żądzą lub wielką namiętnością, powstaje z dna jako utopiec. To właśnie przydarzyło się córce młynarza. Powracała potem nocami, prześladując żywych, aż przybyli rycerze zakonu płonącej róży i przynieśli jej wieczny spoczynek. Zakon płonącej róży tępi potwory? Zakon płonącej róży tępi potwory? Tak, zakonnicy chronią ludzi przed bestiami i nie biorą za to pieniędzy. Nieuczciwa konkurencja. Ale miło za odpowiadanie. Normalnie historia nieszczęśliwej miłości. Nowiutka suknia. Jeśli potrafisz robić mieczem, ochroń nas przed bestią. Oj, tam zaraz zmoknie. O, już żyjecie, panowie. W porządku pilnuję, żeby mieszkańcy bezpieczni byli. Porządeczku, jak uważasz? Co mam gra w kości? Co Berengara, zlecenie na gule. Jeszcze ile mam tej krwi? Gdzie tu jest tutaj? Jak jedną sztukę? Przecież wczoraj chyba miałem dwie sztuki tego. Jakim kurde cudem tylko jedną? Siąpi. Nie mam pojęcia, dobra. Coś ciekawego mi powiesz? Ktoś cię nasłał na Oda? Wiedziałam, że zły bogacz musi w ogóle składać. A, taki zły on jest. Że się ktoś na niego nie nasłał. Nieważne. Co tu mamy? Oda. O, wskazali mi dom Harena Broga, no dobra. To idę tam w pierwszej kolejności. Jak tam mi wskazają. Muszę się myć. Co, ty nie masz czasu się umyć, czy co? Smród! Wszędzie smród! Aha. Starsza kobieta gada głosem faceta. Dziwne. Ale dobra. Jest dom Harena. Komisja 900 Wielebnego i pokarzysta. Albo zagadajmy na niego. Powitać, powitać zacnego pana. Tak się jąkasz. Kim jesteś? Harren Brock, handlarz, pośrednik do usług, jaśnie pana. Co sprowadza do mnie wiedźmina? Nie jąkaj się. A co masz do zaoferowania? Oczywiście przysyła cię wielebny. No jasne. Oczywiście. Jakoś ci nie wierzę. Ale ty się jąkasz, masz jakiś problem chyba. Spójrz na to. No, nie miałeś tego na palcu. Szkoda. Symbol wiecznego ognia. Musiałeś dostać go od wielebnego. Przysłał mnie wielebny. Przysłał mnie wielebny. Ponoć potrzebujesz pomocy wiedźmina. Nocą z rzeki umarli wyłażą. Upiornym zimnem od wody ciągniasz, ciarki przechodzą. Pomóżcie, panie, a złota nie pożałuje. W porządku. Pomogę ci.
ale za informację o salamandrze oraz 100 orenów. Wiesz, mam swoje koszty. Dokładnie, Geralt. Słyszałem plotki, że szukasz salamandry, a to oznacza, że szukasz guza. Ale co mi tam? Jak uważasz? Umowa stoi. Przeklęte umarlaki, nie dość, że mi ludzi straszą, to jeszcze skrzynie z towarami nie niszczą. A to bardzo cenny ładunek dla specjalnego klienta. A czym handlujesz? Czym handlujesz? Wszystkim po prawdzie, ale ciężkie teraz czasy, więc wybór mały. Pokaż, co tam masz. No właśnie. Klient nasz pan. Pokazuj. Jakieś meteory, bronie. To mogę sprzedać, to jeszcze jakaś kasa będzie. Krzesiwko lepiej zostawić. Mogę te proszki, bo i takich nie używam. Osełki, a zostawmy sobie może. No, zawiercie ja nie sprzedam. W większości, że nie interesujesz się tym. Szkoda. A z tą widzę mogę zagrać w kościec. Ja sobie wolę save'usia zrobić, będzie bezpieczniej. Ale gdyby mi rozgrywka coś nie poszło, po mojej myśli. Syn! Tak wiem. Znalazłem. Są mi. O, w sumie. Przysyłam mnie wspólny znajomy. Zoltan. Ciebie też w to wciągnął, szczwany kurdupel. Ależ wdepnął to gorsze od fistechu. Czy ja wiem? Spokojna głowa. Ja grywam tylko wtedy, kiedy chcę. Na początku każdy tak mówi. To co, partyjkę? No dobra, zagrajmy. Tylko żebyśmy się więcej nie jąkał. Chociaż pewnie tak mi nie obiecasz. Tu mamy 1, 2, 3. Mamy małego streeta. Ale on ma lepiej. Ma fulla. Trochę niebezpiecznie. Aha, podnosi stawkę, bo wie, że wyga tę rundę. Musiałbym chyba coś zrobić. Spróbuję może przeżyć te kości. No i jeszcze tylko jedna piątka, trochę za mało. Tylko dwie party, a za mało moim zdaniem. Na bank ja mu... No, pierwsza runda jego. Dobra, muszę tylko te dwie rundy jeszcze wygrać. Trzy piątki, dobra, jest tutaj szansa. O ty cwaniaku. Fula mu jeszcze wyszedł. Dobra, potrzebuję jeszcze jednej piątki. Przynajmniej. Kurde, i przegram, na pewno przegram. Ach, ja se wczytuję, bo mi się nie podoba. No jest, nie dziwcie się, kochani, że takie sytuacje będą, no. Wolę jednak muszą wygrywać, a nie tracić oreny. Szczególnie na początek, kiedy mam ich, no niedużo. A dużo jest potrzebnych, a dużo ich nie mam. To jeszcze raz. Od razu te rozmowy przelecę na szybko, więc... Gdzie mam szukać? No ta... To. Przy... to na szybko te rozmowy, bo... już ją widzieliście za pierwszym razem. Przecież tutaj nie ma możliwości decydowania o to, jak kościami rzuca, tylko automatycznie tymi kościami rzucają. Parę, ja mam trójkę. Okej. Okay. Tu jest szansa. Dawaj. Jeszcze przerzuć. Ach, no dobra, jako. Ale jak jemu nie wyleci trzecia taka sama kość, to wygram tę rundkę. Dobrze. Pierwsza partia moja. Druga runda. Tylko dwie dwójki. Serio. A ten ma dwie dwójki. Kurde. Średnio to wygląda. Ale rzucaj. Te piątki był. Jak jemu trójka kolejna nie wypadnie, to mogę wygrać. Aj, to się jeszcze nie skończy. Trzecia runda potrzebna jest. Dwie czwórki tylko. A co on tam ma, nawet nie wiadomo. Też dwie czwórki mam, cwaniak.
Muszę jeszcze jedną czwórkę zyskać. Albo jakąś drugą parę. Jest jeszcze jedna czwóreczka, okej. Okay. Mamy trójkę. Inaczej. A ty słuchaj, co kombinujesz? A wygrałem! O, fajnie. Fajowo. To mamy i Lorenów prawie 600. Nieźle, nieźle. Przydało to by się znaleźć handlarza. Mówiłeś o utopcach, to w nocy dopiero tam się pojawiać. Do nocy mi jakoś nieśpieszno. To ja pójdę może do drugiego, czyli tego Mikula. A że dwie bramy tutaj widziałem. No jednak się iść do tego gniazda Echinot w tej jaskini, a tam nikogo nie było, więc pamiętam przy tej drugiej, kupieckiej, tak chyba się nazywała. No to mam ciebie oznaczonego. Nie wiem czemu tylko ciebie. Zni goście. Gdzie to było? Ogon na salamandry, czy... Teraz jeszcze raz. To chodźmy do bramy kupieckiej. Więc dzień to nie mogę używać... Wziąć miecza, żeby biec szybciej. No szkoda. Troszkę szkoda. Ale widzę, że ziółka się znowu odnowiły co niektóre. Świetnie. No i to razy trzy. Nie pogardzę zbyt dużą ilością ziół. Potem albo na sprzedaż się sprzeda co niektóre, albo do mikstur będą wykorzystywane. Dobra, to chyba tam. No, miasteczko jeszcze nie wyjmę. Do o, jest tu jesteś Mikul. Przy tej bramie kupieckiej, chyba dobrze, zapamiętam nazwę. Wstać! Czego? Pogadać, kolego. Czego? Chcę wejść do miasta. Nie można do miasta! Jest ta, no... Krawantanana. Kwarantanna. Długo jeszcze raczej będzie ta krawantanana obowiązywać? Dobra, dowódca wie, ja pojęcia nie mam. A dowódca pewnie w środku siedzi. Kwarantanna obowiązuje wszystkich bez wyjątku? Nie wiem. Wpuszczasz kogoś? Jak Glejt pokaże, to wpuszczamy. Aha, rozumiem. Niezła selekcja. Pogadajmy chwilę. Wielebny wie, że tu jesteś? No pewnie. Oczywiście. Nie wierzę. A masz jakiś znak łodniego? A patrz. Patrzaj, tato, tam pod borem. Wielebny mówił, znak łognia czcić. Znaczy ty łod wielebnego. Wielebny mówił, że mogę pomóc. Wielebny mówił, że mogę ci w czymś pomóc. Bo ja, panie, martwiejców mam się pozbyć. Martwiejców? Ano, pan komendant kazali iść do krypty. Tam dalej, kawałek drogą. A Jorzem nigdy w życiu nie walczył. Boję się. Martwiejce, powiadasz. Co cię zastraszał? Proszę, panie. Dobra, ale zapłacisz. Jestem wiedźminem. Zlikwiduję martwiaki, a ty w zamian zapłacisz mi 200 orenów. I powiesz wielebnemu, że ci pomogłem. Dobrze, panie. Ja powiem, co wiem. Ale niedużo tego będzie. A bogaty to ja też nie jestem. Ale dobrze, byle martwiejce ubić. Bywaj. Dobra. Ładnie umiesz wymówić poprawnie guli. Spać mi się chce. Krótsze słowo niż martwiejcy całe, ale trzymaj mi klucz do tej krypty. A najpierw zagramy se w pokerka. Jeszcze z drugim. Może też go trochę obskubiemy. Tak wiem. Wiele czcić. Znalazłem dziwne krasnoludzkie kości. Znalazłem dziwne krasnoludzkie kości. Nie wiem, co ludzie ci nagadali, ale ja od dawna nie gram. Daję słowo. Spokojnie, Mikul. Tylko pytam. Wielebny ci powie, że grę spaliłem i diabła się wyrzekłem. Gadaj z krasnalem Zoltanem. Mówisz, że kości spaliłeś? A mnie się widzi, że to dym w oczy. Niby skąd? Zoltan mi powiedział. Nie obawiaj się, ja też jestem graczem. Stracha żeś mi napędził. Przyjdź tu kiedy zagrać. Nudno stać cały dzień. No to grajmy. Jak tak ci się nudzi, to gramy. Trochę ma stawka, ale dobra. Jak to wygląda? Aha, dwie jedynki. No dobra. Z czegoś trzeba zacząć. O, on
dwie pary, a nawet nie zauważyłem, patrzcie no. A spróbuję tą jedną kość przerzucić, może trafi mi się jedynka jeszcze albo czwórka. Aj. Ale jak ją nie wpadnie tylko trzecia piątka albo jakaś para, to ja wygram. Bo mam dwie pary. Dobra, druga runda. Teraz tylko dwie dwójki. Po prostu para. To ma też parę, ale trójek. No, dawaj te trzy kości i rzucaj Geralt. Co ci wypadnie tutaj? Jeszcze jedna dwójka, okej. Nie, mu trójka nie... O, patrzcie, cłoniaka, wziął wszystkie cztery. Wygrana na razie do mnie. Cholera, nawet nie widziałem. Ale dobra, wygrałem przynajmniej z nim. Pokaż ta krypta. Ból w krypcie. Czyli to gdzieś tutaj, gdzie miejsce mocne. No, tak jak myślałem, że chodzi o tą kryptę. Gdyby tu była noc, to jeszcze bym mógł przybiec się z mieczem, bo drodze parę barkestów utłuc. Tak muszę biec na piechotę. Oj, tam. Nie ma co narzekać. Jak mus, to mus. Przynajmniej zdobyłem krwigula dla Kalksztajna i kolejne zlecenie załatwię. Te kapliczki, ale to w nocy będę się zapalać. To pewnie w kolejnym odcinku będę typowo w nocy działo się zapali. Duży, masz coś ciekawego do powiedzenia? Przez tę cholerną plagę nie wpuścili naszego transportu do tej zimy. Aha. Cóż, takie życie. Trochę jest tego białego mirtu. O, tu dwie sztuki nawet. No, jak się ma szczęście, to nawet dwie sztuki będą zamiast jednej. Może nie powinienem tak ciągle ziółek zbierać, ale... No nie przesadzajmy. Ziółka też potrzebne. Więc też powinniśmy je zbierać. Chyba lisa. Chyba tam też nie chcemy się prawda wracać. To miejsce mocy było, to by sobie zwiększa tężenie znaków w razie czego. Cholera wie. Nie mogę znaleźć. No jestem gdzieś niby blisko niego, a nie uaktywniało mi się. Cholera wie. Czemu? To mam tu biała mewa, zamieć kot. No właśnie, to muszę wypić. No bo jak tam będzie ciemno, ja nie lubię po ciemku łazić po omacku. Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. O, jaka piękna dziewczyna. Zwłoki pewnie zrobiły gulę. Ale martwa. Ojeju. Co ją zabiło? Szklana fiolka. No i widzę góra. Dobra. Pistyl silny. Miejsce mocy. Aha, jeszcze jeden. Dobra, ogłuszony, zabijam. Jeszcze ja. Kurde. Pisało, że powolenie ogłuszenie, ale nie wyszło z powodu tego, że ten zaraza mi podskoczyła. Co podskakujesz ciągle? No, trochę punkcików jest, 110. To jest krew, jeszcze jedna i dobra, mamy już dla Kalksztajna. No co jest zasypane? Miejsce mocy, nie mogę, rytuał magii. To na pewno ja znaków. Dobra, ogłuszony i... To już łatwy cel jest, tego jest ogłuszony. W początku to się bardzo przydaje. Za krąg. Tu może zdążę. O, co się. O, no to się przyda. No nie, fireballem będziemy traktowali wrogów albo ognisko. Jak nie będzie krzemie, dawaj. Szybko nie jesteście. Dawaj. Ciężko walczy.
jednego zdążymy odciągnąć. To, wy drugiego, dawaj. Dobra. Jeszcze jednego. Idź. 1000 punktów za wykonanie zlecenia. No to trochę punktów się zbierało, chociaż trochę życia straciłem, no nie powiem. Co to jest? Biały ocet. Chyba się kojarzy dość dobrze warty składnik alchemiczny. Tu masz pudełko z kośćmi. Co tam? Jeżeli kliknę jeszcze raz, coś się zmieni. A natężenie znaku Igi się zwiększyło. Przydatne. A czemu tam zablokowane? Ale domyślam się, że to będzie odblokowane w postępie fabularnym. Więc możliwe, że tu jeszcze wrócimy. Jeszcze w tym odcinku. Zobaczymy, jak szybko do Mikula się wróci. Może nawet nie będę musiał drugi skoczyć wypinać. No, idź. Więc znaków jest ogólnie. A tu jeszcze IG. Razem IG nie jest zwiększony. Zwiększenie o 150%. Uuu. A Arda dwukrotnie. Arda 100% lepszy. Czyli IG nie zaszło 150. Jeśli dobrze sumuję, bo no sumuję dobrze, ale czy to tak to działa, to nie wiem. Ale się będę tym przejmował. No, nie ma się coś tym tak przejmować mocno. Ale że jak nie będę miał krzesiwa, a będę mógł użyć znaku, to spokojnie mogę sobie wtedy ognisko rozpalić. Ale dobra, wróćmy do tego Mikulka już z tą wiadomością, że gule skrypty już są przeszłością. Jeszcze mi się fajnie zrymowało. No te zioła się nie odnawiają, ale rzeczy w beczkach już nie. A dobra, zróbmy sobie sejwusia w razie czego. Będzie wsparciem pamięci, drogi kolego. Kalczę, co ty tam robisz? Mógłbym teraz ci odbić już krew gula najwyżej. Skoro już tu jesteś. Skandaliczne! Nie chcą mnie wpuścić! Mnie! Honorowego członka koła alchemików, geomantów i piromantów! Fakt, skandaliczne! No właśnie. Wyglądasz na bardziej rozgarniętego od tego troglodyty, więc na pewno rozumiesz, że jako wynalazcy przysługuje mi... Uwaga za tobą! Co za mną? Salamandra? Dorwaliśmy cię, Wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać z salamandrą. Ten most będzie twoim globem. A to co za bydle jest? To nawet zwierzę nie wspomina. Jestem niewinny. Dobra, inni. Zdjętowany ogar. Dawaj się sobie kruku ukrywać. Już jesteś trupem. To mag. Dawaj maga. Dawaj go. Zaraz trzeba spalić. Chyba ci już są silni, to można. A ci dwaj stoją się patrzą po prostu. Patrzcie na ich. Super fan. No nawet połowy życia nie straciłem. Spójrzmy. Łaka nie była jakaś trudna. Nienaturalny przyrost tkanki mięśniowej. Co to było? Gdybym nie był naukowcem i nie miał pewności, że to niemożliwe, powiedziałbym, że to zmutowane psy. Naprawdę? Obawiam się, że to jednak możliwe. Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Lambert. Eskal. Wesemir. Miałem ich zostawić? Ratować nieużywane filtry i retorty? Zabicie przerazy zajęło dużo czasu. Za dużo, by powstrzymać salamandrę przed wyniesieniem sprzętu alchemicznego. Gra się rozkręca. Rozpoczęli eksperymenty. Zmutowane psy to dopiero początek. Gdybym poszedł za Triss, sprawy potoczyłyby się inaczej. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdybyś zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? Raczej nie. Nie. Z perspektywy czasu widzę, że wolałbym inny rozwój wydarzeń.
Nic straconego. Następnym razem przemyśl to dobrze. Niezależnie od wszystkiego jestem ci wdzięczny za uratowanie życia. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. Trzeba było nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gada, aż mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie, to go kamieniami łobrzuci. Lepiej go nie drażni, to potężny alchemik. Kapitan powiedział puszczać ino tych, co glejt mają. Wiem. No, wiem. Jutro mnie pod bramę młyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak glejt będzie, tam mnie szukaj. Ciekawe, która to. Tym bardziej, że zjawi... A czy... Nie. Nic niezależnie, gdy... Zatem do... Aha, czyli nie mogę z nim czas pogadać. No super. No, pozbyłem się guli skrypty. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj, oto mój miesięczny rząd. Ha, koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby jakoweś, wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gulę. Ilsa? Nie, niemożliwe. Ja żebym ją kochał, bardzo kochał. Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie. Wiedźma podła struła moją Ilzę. Czarcia dziwka truciznę mojej Ilzie. Nie! Spokój. Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o salamandrze. Łoni glejty mają, tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź! Nie zapomnij wspomnieć wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. Kalen, co ty pierdalasz? Ilza, moja ukochana. Bać mi się chce. Kasia, no to pieprzasz. Ciekawe. To macie rzeczy, jakieś piwko, jakieś brosze. To co? Aha, z tego zmutowanego psa. To była nazwa chyba zmutowany ogar. Ale mniejsza z tym. Trochę punktów mam. Pójdę do tej krypty jeszcze raz. Mówi mi Kul, że wielce tam poszli jego koledzy ze skarbki wydobywać jakieś. Teraz się przekonamy, co takiego tam wydobyli. Co tam się kryło? Za tą właśnie ścianą, za którą nie mogliśmy wejść, a widziałem napis Gula. To na pewno pokazuje, że na pewno jakie tam monstrum jest jeszcze. Zaraz się dowiemy, co tam będzie. Czy jakiś z tych specjalnych stworów, o których mówił Wielki Łowczy Królewski? No raczej, mówił, że w krypcie coś się zaległo, pewnie gul. Przecież gule to już pokonałem parę guli. Nie sądzę, żeby to był gul, ale... Nie będę kwestionował tego, co mówił Łowczy. Lepiej sobie chyba zróbmy tak. Ogólnie jest jaskółka i od razu będzie lepiej. Regeneracja się bardzo może przydać. No i automatyczny save, fajnie. A że jeszcze kot się nie zużył, to jeszcze przynajmniej będę lepiej widział. Wolę Arda jednak, bo jednak potrafi. O, teraz już mam tu dostęp, a ci już nie żyją. Super. No chodź tu, gulu. Właśnie, na jeden ciak. Co tutaj jest? Jakiś kuferek. A, są jakieś skarby. Trochę kasy jest, a? Kurde, nie mogłem się go ogólnie nie powalić. Wywalczyć tradycyjnym metodami. A, no. I ostać. Dobrze. Padłoby tyle. Ło! Jeszcze jeden. Ło! O! No i ciach. Ej, to... Bez jej... Pogrudzę 28000 punktów. Jeszcze level 6, no nie wierzę po prostu. Nie wierzę. Równy 28000, nie. Porąbana sprawa. O,
tu was jest kilka. Dwójka. A, to se z wami. Może będzie poziom kolejny. Dawaj. No i mam poziom kolejny wreszcie. Skoro brakowało mi 0 punktów do kolejnego, trzeba było zdobyć kolejne punkty, żeby mieć ten kolejny. A, już 105 punktów, czyli co level zmniejsza się do punktów o 5. No niestety, taka smutna prawda jest. Coś tu dalej jest. O, co to? Widziałem jakąś nazwę. Tam jest. To chyba grawy? Czy co? Nie. Kul. Ale coś strasznie dużo jak na górę. Kudol musi użyć 50 ile. No, ale trzeba na ten bedlaka. Te trochę uniku. Tu nie mogę to wpływać na unik. Dobra. Dobra, ogłuszony. 500. Ile było? 500 punktów? Kurde, nawet się nie przyjrzałem. Co to było? Gul tak potężny? Algul, a czerwony meteoryt. 3 kawałków meteorytu, no. Nie mam miejsca, no, ale jest tu pochodnia. Przecież kompletnie nie mam miejsca w ekwipunku. No i zabiorę wszystkie. Równe 1000 orenów, no po prostu niewiarygodne. Zjedz sobie bułeczkę na koniec odcinka, ponieważ kochani, w tym momencie kończę nasz odcinek. A pewnie w kolejnym odcinku będę w innym miejscu, bo będę w tym czasie się wolał po exp. Mam nadzieję, że odcinek w miarę się podobał i że z przyjemnością będziecie oczekiwał następny. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się. Narka.